Jesteśmy na pierwszej rundzie Mistrzostw Polski w motokrosie. Jest ze mną Igor Zienkiewicz. Igor, powiedz nam o swoich przygotowaniach do sezonu. Przez okres przygotowawczy byłem 2 tygodnie w Hiszpanii. Trenowaliśmy z Luisem Carstensem, ale zima była dosyć łagodna, więc mogliśmy sobie pozwolić na treningi w Polsce. No i przede wszystkim praca nad kondycją, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Jakie masz plany i w co celujesz w tym sezonie? Przede wszystkim Mistrzostwa Polski. Postaramy się wystartować w Czechach, w Mistrzostwach Małej Republiki i czasami strefa zachodnia, północna. Zobaczymy, jak czas pozwoli. Kto Cię wspiera w tym sezonie? W tym sezonie firma MX Life, Enervid Polska, Sport Zdrowie, MX Pasja, Terra Racing, czyli jakby mój główny sponsor. To dziękuję bardzo. Za chwilę pierwszy wyścig w klasie MX2. Życzymy powodzenia. Dzięki. Witam ponownie, jest ze mną Damian Bykowski. Jesteśmy po treningach w klasie MX2. Damian, jak oceniasz swoją dzisiejszą formę? Tor jest bardzo fajny, także możliwości i wyścig na pewno będzie bardzo ciekawy. Na treningach uzyskałem 5. czas. Uważam, że to dobry wynik, aczkolwiek stać mnie na więcej. W treningu kwalifikacyjnym oczywiście, jak chyba pewnie dla każdego, coś tam się przytrafiło i nie poszło dokładnie tak, jak miało być. Ale wyścigi na pewno będą emocjonujące i na pewno nikt nie będzie odpuszczać. Powiedz nam, jak przygotowywałeś się do tego sezonu? Do sezonu przygotowywałem się dosyć ciężko. Głównie biegałem, ale to z przyczyn kontuzji, której nabawiłem się w zimę. Miałem kontuzję barku i ciężko było mi po prostu wykonywać jakieś fizyczne, jakieś kompleksowe ćwiczenia na siłowni, także postawiłem na bieganie. A kto w tym sezonie Cię wspiera? W tym sezonie wspiera mnie zespół Zem Racing i sponsorzy tego zespołu oraz moi lokalni sponsorzy, czyli mojego klubu. Dziękuję bardzo za rozmowę i powodzenia w wyścigach. Nie dziękuję, a za rozmowę dziękuję.
Witam ponownie, jest z nami Marcin Wójcik. Marcin, jesteśmy na pierwszej rundzie Mistrzostw Polski. Wczoraj mieliśmy wyścig klas MX2, MX Masters, dzisiaj Królowa, MX Open, MX2 Junior. Piękne wyścigi, jesteśmy po pierwszej serii. Proszę Cię o to, żebyś może wytypował pretendentów do tytułu w tym sezonie. Ja myślę, że w klasie Open to tutaj jest za dużo na temat pierwszego miejsca. No co tu można powiedzieć, chyba Łukasz Lonka nadal jest bezkonkurencyjny. Widać to na to, że tak żargonem można powiedzieć, że nawet nigdy mu nie powąchał. Myślę, że ciekawa walka o kolejne miejsca pomiędzy Karolem Kędzierskim i Arkiem Mańkiem. Tu może być dosyć ciekawie. No, nie, Karol akurat w pierwszym wyścigu był drugi, Arek trzeci. Karol jest takim zawodnikiem, który umie rozłożyć lepiej siły, według mnie, w wyścigu. Arek z kolei chce od początku ostro i tak wyglądało to przynajmniej, jakby trochę się wypompował. Jeżeli chodzi o klasę 125 junior, no to na tą chwilę widzę, że jeżeli oczywiście zawodnicy Kuba Barczewski i Szymon Staszkiewicz pojadą wszystkie rundy, bo nie wiem, jakie są ich plany. Wiem, że Kuba Barczewski niestety nie dostał się do serii ADAC. No to jeżeli oni we dwójkę będą jechać całą serię, całą edycję Mistrzostw Polski, no to pomiędzy nimi tutaj pierwsze, drugie miejsce jeszcze jest otwarte. Chociaż widzę, że Kuba jest dobrze dysponowany, fajne tempo, bardzo płynna taka pewna jazda. Z tego co wiem, Szymon trochę miał problemy z plecami, także może nie do końca wyjeżdżona odpowiednia ilość godzin. No i bardzo ciekawa jest walka o kolejne miejsca w klasie 125 junior. Widzieliśmy w drugim wyścigu, naprawdę jest tam kilku takich pretendentów do trzeciego miejsca i naprawdę oni będą tam dosyć mocno walczyć. Klasy MX2 niestety nie widziałem, bo mnie tu wczoraj nie było, ponieważ no, jak wszyscy wiedzą, jestem trenerem i byłem trenować w innym gdzieś tam miejscu, także nie zawsze mogę się pojawić na zawodach. Rozumiem, a właśnie z perspektywy trenera i tego i człowieka, który zajmuje się też przygotowaniem przed sezonem, kto według Ciebie zrobił spory postęp i widać, że po prostu przepracował solidnie ten okres przygotowawczy? Ja tutaj może nie będę mówił o klasie Open, bo to już są zawodnicy, którzy wiedzą, jak trenować i generalnie znają swoje organizmy, wiedzą, co jest im potrzebne. Myślę, że w klasie 125 junior mile mnie zaskoczył Czarek Lewko, bo uważam, że naprawdę jego tempo wzrosło. W tamtym roku gdzieś tam na jednej chyba rundzie strefy północnej się pokazał, a w tym roku od początku były dwie rundy mistrzostw strefy północnej i naprawdę bardzo, bardzo fajnie jechał. Krystian Stencel też uważam, że duży postęp. Alan Mendelewski to właśnie ta grupa, która będzie walczyć o trzecie miejsce w klasie 125 junior. No i z dobrej strony pokazał się Piotr Szczepanek, który w tamtym roku jeszcze tutaj tak na Mistrzostwa Polski regularnie nie jeździł, a tutaj sobie bardzo fajnie poradził. W drugim biegu widać było, że trochę tempo spadło, no ale utrzymał trzecią pozycję. Także tutaj generalnie ja uważam, że coraz większa świadomość jest treningu, jeżeli chodzi o zawodników, już dużo więcej wiedzą, jak się odżywiać. Jak się przejdziemy po parkingu, to widać, że już węglowodany górują, a nie kiełbaska z grilla i inne różnego rodzaju ciężkostrawne mięsa. Fajnie, fajnie. Dziękuję za komentarz. Przed nami za chwilę drugi wyścig klasy MX Open. Będziemy śledzić i po prostu miejmy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać przy okazji następnych rund. Dzięki bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Dzięki. Witam ponownie, jest ze mną Marian Cinszkowski, sędzia główny zawodów. Panie Marianie, proszę o krótką opinię na temat organizacji zawodów, wczorajszych i dzisiejszych. Należy podkreślić tutaj bardzo dobrą organizację
wykonanie tej pracy, która została tu wykonana, tym to, że to było wczoraj, widać i również dzisiaj, gdzie od rana pracował sprzęt, tor był wyrównany, tak jakby wczoraj nie odbyły się zawody, a więc należy to naprawdę bardzo wysoko ocenić. A oprócz tego wszystkie sprawy organizacyjne są dopięte, ludzie funkcyjni pracują bardzo dobrze, więc nie ma tutaj z mojej strony na pewno żadnych uwag. To fajnie, to cieszy, gdy sędzia główny nie ma za dużo pracy i kłopotów z takimi rzeczami. A jakby pan ocenił poziom sportowy? Może zauważył pan kogoś wyjątkowego, na kogo by pan chciał tutaj zwrócić uwagę ze sportowców naszych tutaj motokrosowców? No, trudno nie zauważyć Łukasza Lonki, który po prostu tu bryluje. Jest nie do objechania przez pozostałych, choć walka, później drugie, trzecie, czwarte miejsce toczy się pomiędzy również zawodnikami. I Karol Kędzierski, Mańki i Karol Kruszyński, który po prostu jest młodym zawodnikiem, ale walczy. No i tutaj w klasie to MX2 Junior. No, trzeba zwycięzcę bardzo tutaj wysoko ocenić. Zawodnik, który w pierwszym biegu łapie po prostu glebę, jak to mówią zawodnicy, i on potrafi jeszcze objechać i dojechać. Także, tak, mówimy o Kubie Barczewskim. Tak, Kuba Barczewski, właśnie. On mi się bardzo podoba i jazda, jaką po prostu, i ten jego po prostu chęć i wola zwycięzcy tutaj zawsze po prostu jest do podkreślenia. Dziękuję bardzo za rozmowę, no i życzę panu więcej takich imprez przy tak dobrej organizacji. No, a to by było dobrze, gdyby tak było wszędzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam ponownie, jest ze mną Jacek Siekaj, główny organizator dzisiejszych i wczorajszych zmagań na torze w Sobieńczycach, Tor Speed Star, i jego właściciel. Jacku, jak to się robi tak dobre zawody organizacyjnie? No to już się lata praktyki, nabraliśmy doświadczenia, jest nam już coraz łatwiej, zawody wychodzą coraz lepiej, więcej. No po prostu doświadczenie, pomoc tutaj pana Mariana Zupy, jak zawsze bardzo, bardzo pomocna, przyjeżdżał do nas, razem wspólnie nam doradzał, co zrobić, jak zrobić, żeby było perfekcyjnie, i myślę, że tak chyba wyszło. Dzięki bardzo, dziękuję w imieniu kibiców i zawodników. Rozmawiałem z sędzią głównym zawodów, z panem Marianem Cielszkowskim, no mówił, że takie zawody chciałby sędziować zawsze, na których nie ma problemów organizacyjnych, gdzie trasa i wszystko zaplecze jest przygotowane, także wielkie gratulacje. Panie Marianie, pana poproszę o ocenę zawodów, a także o ocenę sportową rozpoczynającego się cyklu Mistrzostw Polski 2015. Może rozpocznę od tego, że chciałbym też przyłączyć do podziękowań Jackowi za to, tego obiektu, pogratulować tego obiektu. No i przede wszystkim, że w końcu osiągnięty został cel, bo poprzednie imprezy, które były organizowane zawsze w wielkim błocie, deszczu, w chłodzie, to nawet nie było kibica, który by te zawody mógł oglądać, a dzisiaj jest pełna satysfakcja, bardzo dużo kibiców, parowanych tysięcy się przez te dwa dni przewinęło, także rzeczywiście tutaj pełne zadowolenie. No jeszcze do tego, gdyby łatwiej było troszeczkę sponsora, to rzeczywiście jeszcze by ta impreza mogła być jeszcze na wyższym standardzie, bo zawsze jest coś do zrobienia, ale jeszcze jest lepiej. No dzisiaj w niedzielę faktycznie rodziny z dziećmi, oprócz tych zmagań Mistrzostw Polski, impreza agro, targi agro Krokowa też przyciągnęła kibiców. Fajny pomysł, żeby łączyć tego typu imprezy, bo to jest dla zawodników też bardzo ważne, żeby ścigali się przy pełnej publice, a to pomaga. A wróćmy teraz do poziomu sportowego rozpoczynającego się sezonu. No sezon rozpoczęliśmy, to jest pierwsza runda Mistrzostw Polski, jeśli chodzi o motocykle. Akurat kłady miały jako drugą wyższą rundę, bo wcześniej, tydzień temu była pierwsza runda. No, co bym chciał powiedzieć? Na pewno poziom jest wysoki, nie ulega wątpliwości, bo to, co chłopcy dzisiaj pokazali w tych wyścigach i dziewczęta, to znaczy się, że pomysł do ubiegłego roku jest naprawdę, poziom jest wyższy. Troszeczkę jestem zawiedziony może samą frekwencją, że spodziewałem się mimo wszystko więcej zawodników. No, z dwóch dni 120 to jest liczbą niemałą, ale lepiej gdyby to było między 150-160 zawodników, to rzeczywiście, bo
bo przygotowania czy dla 100, czy dla 160 jest takie same, koszta takie same, a efekt naprawdę, widowisko jeszcze na tym zyskuje. Natomiast myślę, że kilku zawodników przyszło z licencji B czy C, przeniosło, bo w tym roku została zrobiona możliwość zmiany licencji. Licencja nie jest już dożywotnią. Jak jeżeli ktoś w tym roku zdecydował się na przejście na licencję A, będzie się, nie będzie się sprawdzał, to ma szansę powrotu do licencji niższej. I to jest taka po prostu ukłon w stronę zawodników, żeby nie byli przywiązani tylko do tej, do już jakby skazani na cały czas na startowanie już, jak zmienili licencję, to tylko w tej klasie. Teraz mają możliwości próby. I myślę, że na następne zawody z tej próby skorzysta jeszcze kilku zawodników, także ta maszyna we wszystkich klasach. Będziemy dążyli, żeby we wszystkich klasach maszyna była pełna. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję Jacku imprezy i do zobaczenia na następnych Mistrzostwach Polski. Zapraszamy za rok. Dzięki bardzo. Dziękuję. Thank you.